mamy rozmawiać, mówiąc wprost, o moim żydostwie. A elegancko to by się powiedziało o mojej ewentualnej tożsamości żydowskiej, ale to są jakieś banialuki. No więc z tym żydostwem. Nie powinienem mieć żadnych wątpliwości co do mojego pochodzenia, ale jednak moja tożsamość ukształtowała się całkiem inaczej. Ponieważ urodziłem się w Kazachstanie i moje dzieciństwo to było przebywanie wśród dzieci kazachskich, rosyjskich, częściowo koreańskich, tatarskich. Wobec nich też musiałem jakąś tożsamość zadeklarować i było dla mnie oczywiste, że jestem Polakiem. Moja tożsamość była jednoznacznie polska, ponieważ mieszkałem z rodzicami i z dziadkami, z którymi mówiłem po polsku. Gdzieś tak właśnie, chyba w trzecim roku życia miałem świadomość, że przyjechaliśmy z Polski. Wiedziałem, że to gdzieś daleko. I to jest coś takiego, gdzie mówią po polsku, a nie tak jak tu. I nie miałem żadnych powodów, żeby mieć wątpliwości co do mojej właśnie polskiej tożsamości. Chyba jako czterolatek zakochałem się, można powiedzieć, w pewnej dziewczynce siedmioletniej, Rosjance. Nazywała się Lubka, to pamiętam. I w pewnym momencie ona coś, nie wiem, obrażona zaczęła za mną krzyczeć jewrej, jewrej. A ja takiego słowa w ogóle w życiu nie słyszałem, więc natychmiast w domu zapytałem, właściwie poskarżyłem się, że tu ta Lubka mnie tu wyzywa od jakichś jewrejów, a co to właściwie jest. A moja matka powiedziała, jewrej to po polsku oznacza Żyd. No, a co to jest Żyd? A Żyd to taka narodowość. No. I... Ale ja jestem Polak. A matka mówi, no wiesz, ja jestem Żydówką, twój ojciec jest Żydem, twoja babcia jest Żydówką i twój dziadek jest Żydem. Także ty to... Chyba nie powiedziała ty jak chcesz, bo to byłoby zbyt, że tak powiem, światłe. Ale jednoznacznie nie potwierdziła mojego żydostwa. No więc mnie ta deklaracja kompletnie nie przeszkadzała, bo oni są, a ja nie jestem. No było to dla mnie zupełnie oczywiste. I można powiedzieć, tak mi zostało. I trwało to bardzo długo. Chociaż oczywiście wróciliśmy do Polski w 1946 roku i jakieś no... Ale to chyba nieświadomie, bo zetknąłem się z jakimiś takimi tam. Ale chodziłem do... Rodzina zaczęła od Szczecina. 6 miesięcy mieszkaliśmy w Szczecinie. Ja tam chodziłem do przedszkola. I tego nie pamiętam, ale niewykluczone, że to było żydowskie przedszkole. Bo po latach odezwała się do mnie, zobaczyła mnie w telewizji moja ówczesna wychowawczyni z tego przedszkola w Szczecinie. Po 50 latach. Oczywiście mnie nie poznała, ale po nazwisku skojarzyła. I zadzwoniła i zdaje mi się, że to było żydowskie przedszkole. Ale nieważne, to nic mnie to nie zażydziło. I kiedy poszedłem do szkoły w Warszawie, to z pół klasy u mnie było Żydów. To była wyjątkowa szkoła. O szczegółach nie będę mówił. W każdym razie było dużo Żydów, ale nic mi to nie odrodziło w żadnym stopniu mojego żydostwa. I tak naprawdę to ten temat zaczepił mnie dopiero w 1968 roku, kiedy ja z powodów, nazwijmy to, ideologicznych jakoś tam się... A ja już dużo wiedziałem o antysemityzmie, o wszystkim, o Holokauście, o nie wiadomo o tym. Wszystko wiedziałem, bo ja byłem bardzo mądry kiedyś. Ale niczym to się ze mną osobiście nie wiązało.